Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Sektor rodzinny na Legnickim Stadionie Miejskim w nowej odsłonie. Dotychczas rodzice razem ze swoimi pociechami oglądali mecze na trybunie A, teraz sektor przeniesiono na trybunę B. Dzięki tej zmianie klub zyskał dodatkowe miejsce, gdzie podczas meczów odbywają się gry, zabawy i konkursy przygotowane specjalnie dla najmłodszej części widowni. Duże zainteresowanie meczami Legnickiej Miedzi sprawiło, że w strefie rodzinnej zaczęło robić się ciasno. Sektor przeniesiono więc na drugą stronę stadionu, gdzie dla rodziców i ich dzieci przygotowano znacznie więcej miejsca. Przy tej trybunie też B mamy duży plac, który chcemy zagospodarować i to też robimy. Podczas meczu można tutaj i zakupić gadżety. Na ostatnim meczu były dmuchańce, zamki, gdzie dzieci za darmo mogły się bawić. Stolik do kolorowania, była straż pożarna, która robiła też kurtynę wodną. Akurat na meczu z Flotą Świnoujścia były duże upały, bo to była godzina 12:30, 35 stopni, więc frajda dla dzieci. Krzysztof Piotrowski dodaje, że klub stara się zachęcić całe rodziny do przychodzenia na stadion nawet kilka godzin przed meczem. O to, aby dzieci się nie nudziły i ciekawie spędziły czas, dbają animatorzy. To właśnie oni proponują najmłodszym widzom gry, zabawy i konkursy. Ostatnio z małymi kibicami spotkał się również jeden z piłkarzy Legnickiej Miedzi. Ostatnio Wojtek Łobodziński, nasz zawodnik, prowadził zajęcia z tymi dziećmi. Teraz na meczu z Okocińskim Brzesko, nasza Akademia Piłkarska Mzielińca robiła swój pokaz. Jest miejsce, gdzie można zjeść kiełbaskę, kupić loda, watę cukrową, gofry, popcorn. Z myślą o rodzinnym dopingowaniu Miedzi klub wprowadził bilety i karnety rodzinne. Jeden uprawnia do wejścia na stadion nawet 5 osób, trójki dzieci do lat 15 oraz 2 osób dorosłych.